Łukaszem nie było, ale wracamy z przytupem, wracamy z podcastem 7 dni siatka. Łukasz z odcinkiem numer 45, niedługo nasz jubileusz. Szykujemy dla Was coś specjalnego na ten jubileusz związany z 50. odcinkiem, ale to jeszcze troszeczkę czasu, jeszcze troszeczkę czasu potrwa i my się zdążymy zestarzyć troszkę. Łukasz zestarzejesz się bardziej, bo jesteś starszy, no ale nie o wieku tutaj mówimy i nie będziemy nikomu wypominali, ile ma lat. Wracamy, no miło Cię słyszeć, miło przemówić znowu do naszych słuchaczy. No wzajemnie, co ja mogę, zaskoczyłeś mnie tą 50 niedługo, mam nadzieję, że 50 program nie tylko uczcimy jakąś symboliczną 50 i nie tylko ona pójdzie w dywan, jak to mówił mój kolega. Nie, tobie zawsze będzie do 50 bliżej niż mi, ale żeby nie zanudzać tutaj 50, czy też tymi na karku, czy tymi wypitymi, ja będę miał okazję w listopadzie, pochwalę się, będę uczestnikiem ślubu i to uczestnikiem ślubu własnej siostry, więc korzystając z okazji chciałbym się tym faktem pochwalić, więc pozwolicie, że wtedy na 2 dni zniknę od świata albo na 3, no ale warto, bo taka historia zdarza się, mam nadzieję, w mojej siostrze raz w życiu, no bo rozwodu nie przewiduję, ale dobrze, nie o rozwodach, nie o wieku, bo troszeczkę za chwilę powiecie, że tam się telenowela zrobiła. Tak, do siatkówki wróćmy, bo też nie było i trochę nas nie było i dlatego ten taki off-topic na początek mały. Łukasz, dzieje się sporo, jeżeli chodzi o Plus League, ale ja chciałbym zacząć od tego, co stało się w europejskich pucharach, jeżeli chodzi o nasze panie, powiem tak, mi absolutnie nie wiem, czy wstyd to jest dobre słowo, no tak powiem, mi wstyd nie jest za jeden zespół tylko, za PGA Atom Trefl Sopot, który co prawda przegrał 3-1 z zespołem z Piaczęcy i odpadły atomówki z Ligi Mistrzów, no ale wstyd mi jest niestety za siatkarki Chemika Police i wstyd mi jest za siatkarki z Wrocławia, bo obie drużyny wręcz powinny zaprezentować się na pewno lepiej. Nie mówię pokonać w cudzysłowie w obu meczach swoich rywali ze Stambułu, odpowiednio Impel Galatasaray, no i Fenerbahce Chemik Police. Ale Łukasz, po Ani tak to miało wyglądać. Powiedz mi, przyjmujesz tłumaczenia trenera Kukariniego, że jego zawodniczki były przemęczone, że wróciły ze styczniowych kwalifikacji z kontuzjami? No bo przecież podobne problemy mogły mieć zespoły chociażby, nie wiem, Galaty, gdzie Charlotte Lace odgrywa ważną rolę, no ona przecież tak samo walczyła. W Fenerbahce też tych dziewczyn jest dużo, no więc z jednej strony gdzieś to chcielibyśmy rozumieć, a z drugiej strony no troszeczkę to zaskakujące. Na pewno rozmiary porażki tego, jak to wyglądało, że Chemik nie potrafi urwać chociażby seta, chociaż to też trochę śmiesznie brzmi, że chociaż urwać seta, jak my mówimy o zespole, który był szykowany do zawojowania tej Ligi Mistrzynia, a na pewno co najmniej do gry w Final Four, a tutaj odpadają już w przedbiegach. Ja się zastanawiam, co ci odpowiedzieć na to pytanie do teraz, bo znowu mnie słuchacze posądzą, że będę gdzieś tam pił beany na temat atomu Trefla Sopot, a będę się znęcał nad policzankami, ale tak jak powiedziałeś, to ostatnie zdanie jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie. Ja odpowiem tymi dwoma przysłowiami, że kiepskiej baletnicy to rąbek u spódnicy przeszkadza, to jest jedna rzecz, a druga uwaga, szkoda, że nie mogę tego powiedzieć po włosku, ale nie znam tego bardzo dobrze języka i nie chcę tutaj kaleczyć, że takim jesteś trenerem, jaki zagrałeś ostatni mecz i to jest dla mnie odpowiedź na całe to pytanie, bo mówię, ja wszystko rozumiem, ale przegrać można, tylko trzeba mieć jakiś styl. A trener odpowiada za wynik, niezależnie czy zawaliła mu jedna, druga siatkarka, niezależnie jakie były okoliczności. Panie Kukarini, trzeba być po prostu facetem i przyznać się do błędu. Albo po prostu, nie wiem, coś zmienić, usiąść porozmawiać z zespołem, bo to nie funkcjonuje. W policach jest wszystko, dziewczyny mają jak u Pana Boga za piecem przysłowiowo, no a nie potrafią urwać seta czy dwóch. Fenerbahce no nie zostawiają tego serca i to jest najbardziej przykre. A jeżeli chodzi o przykład Impelu Wrocław, no to jest dobijający przykład tego, że mając gwiazdy, no nie można tego jakoś rozsądnie posklejać. I to, ja się tak zastanawiam, czy trener Jacek Grabowski będzie się musiał prezesowi swojemu tłumaczyć. Musiałby sobie zrobić jak chociażby w serialu w telewizji publicznej. Jednym nie będziemy tutaj robili krypto reklamy, że tam Cezary Żagra i księdza i chyba wójta, chociaż on już chyba wójtem nie jest, nie jestem z tym serialem na bieżąco, no ale tak by to musiało troszeczkę wyglądać. Wiem, że można zmontować taką rozmowę, no więc
Nie wiem, może pora na montaż po prostu, bo to też to nie jest tak, że my się znęcamy, bo ja i naprawdę do bardzo wielu zawodniczek Chemika mam olbrzymi szacunek, do Kasi Gajgałanią, do Ani Werblińskiej i tak dalej. Ja też mam szacunek do trenera Kukaliniego, ale rzeczywiście no, jest gdzieś taki moment, że może rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć, dobrze, z jednej strony gdzieś mogliśmy wrócić, no ale z drugiej strony rywalki też miały zawodniczki wysłały. To nie tak, że tylko Chemik Police w całej Europie wysłał dziewczyny do nie wiem, do na kadrę w styczniu. Ja rozumiem, że to jest problem, rozumiem, że one mogły wrócić z mniejszym, większym urazem, czy mniej lub bardziej zmęczone, no ale tak to wygląda. No, Impel, to już ciężko w ogóle cokolwiek mówić, bo tak naprawdę, mówię, chciałbym powiedzieć, że znowu Kasia Skowrońska ratowała mecz, ale ona wcale nie grała genialnie w meczu z Galatasaray, tym rewanżowym. Ja bym rzekł, że ona zagrała jak na siebie dosyć słabo, z tym, że no Kasia Skowrońska nie może, no znowu nie może mówić, że tylko Kasia Skowrońska i Kasia Skowrońska. No a gdzie jest Costa Granda, gdzie jest Hildebrand? To już też szkoda mówić po prostu. To jest źle poskładany zespół. Albo inaczej, nie wiem, czy źle przygotowany, bo nie chciałbym tutaj teraz, nie wiem, obrzucać trenera Negro, bo też absolutnie tutaj jego winy widzę wcale niedużo, natomiast też gdzieś ta polityka transferowa, doświadczenie miało być kluczem, okazuje się, że Costa Grande była chwalona za może jeden, no nie wiem, pomóż mi, dwa mecze. Ja teraz nie wymienię, bo to było dawno temu, dawno i nieprawda. No to są, mówię, wyjątki potwierdzające regułę, że Costa Grande gra słabo. To nie jest ofensywna przyjmująca, to jest bardzo defensywna przyjmująca. Ona oczywiście w ataku też potrafi raz za czas uderzyć, no ale to też nie jest zawodniczka, nie wypominając, mówię, nikomu, bo o tej 50, no do 50 to pani Karolinie jeszcze bardzo daleko, no ale końca już jej kariery jest, do końca jest jej bliżej niż Łukasz, niż dalej. No i niestety tak to jest. Ten zespół został źle poskładany, bo to nie tylko trener miał na pewno 100% wpływ na kształt zespołu, bo i tam włodarze klubu i pan prezes, obecny trener, na pewno miał w wielu kwestiach decydujące zdanie albo w większości. No i tak to Łukasz wygląda, no więc rzeczywiście, no myślę, że tak jak mówię, no ja sobie finału Orlen Ligi, patrząc po tym, co dzieje się, mimo wszystko nie wyobrażam innego niż Chemik Atom. Te dwa zespoły, myślę, że będziemy mieli w Lidze Mistrzów, więc te zespoły, które będą w finale, czyli ja zakładam Atom i Chemik, one będą w tej Lidze Mistrzów, ale powiem ci, że tak jak mówię, powiedziałbym ci jeszcze 2-3, no może 4 tygodnie temu, że Chemik w Cuglach wygra ten mecz, teraz ci tak nie powiem i w życiu bym tak nie powiedział, bo jestem ciekaw, jak się policzanki pozbierają w lidze, bo tak naprawdę cóż to jest dla, nie wiem, zawodniczek typu Werblińska, trzeci z rzędu tytuł w Orlen Lidze, no z jednej strony dobrze, ja wiem, że teraz trzeba będzie mówić, że Orlen Liga jest najważniejsza, no bo nie ma nic innego tak naprawdę poza Pucharem Polski, no ale pytanie, jak im się, czy im się aż tak będzie chciało tym wszystkim zawodniczkom? Znaczy pewnie będzie im się chciało, bo to jest ich praca, no ty jedziesz do pracy czy na uczelnię, to też nie myślisz o tym, czy będzie mi się chciało, czy nie. A nie, no na uczelni mi się często nie chce, ale chodzę, bo muszę mieć zaliczone, bo już mnie z jednej... No to tak samo one muszą mieć zaliczone. Ja tylko się tak zastanawiam, jak trener Cucarini tak narzekał, to co mam powiedzieć Lorenzo Micheli? On jeszcze w niedzielę późnym wieczorem gości w Łodzi z chorymi zawodniczkami, bo i Zuza Fimienko, i Kaśka Zaroślińska, i Maja Tokarska tam narzekała na gorączkę, no Klaudia Kaczorowska zaciskała zęby, bo to skręcenie stawu skokowego, no też nie jest przyjemna kontuzja, trzeba było grać. Wiem, że Sopot chyba bodajże do Legionowa udawał się potem po tym meczu w Łodzi, z Legionowa leciał, jechał znowu do Modlina, z Modlina leciał do Włoch, żeby w środę grać. I jakoś tam oczywiście ten Remiczeli zaznaczył ten program, że to tak nie powinno być, że może ten mecz powinien odbyć się później, albo powinno się go przełożyć, ale dziewczyny z Sopotu zachowały sportową postawę, wygrały to ciężkie spotkanie z Budowlanymi, poleciały do Włoch, walczyły jak mogły, zabrakło naprawdę niewiele, ale też trener Micheli mógłby narzekać, a że było mało czasu na odpoczynek, że dziewczyny były chore, no bo ewidentnie Sopot, gdyby może troszeczkę więcej wypoczynku było, gdyby może Kasia Zaroślińska była w lepszej formie, gdyby może te dziewczyny więcej wypoczęły, a mniej traciły czasu na te przeloty i na to latanie, mogłoby być inaczej, ale teraz to jest gdyby, a nie... Powiedz mi jedno, przepraszam, że ci w słowo wchodzę, widziałeś dzisiaj artykuły, w których Micheli mówi, że miał dziewczyny na kadrze w styczniu i że są przemęczone i tak dalej. Widziałeś dzisiaj taki artykuł? Ja nie widziałem, więc niech to będzie może albo źle szukam, ale szukałem, myślę, że dobrze i nie było aż takiego lamentu. Inaczej, myślę, że kubeł zimnej wody, absolutnie trzeba w lidze walczyć, czy by ci się chciało, czy nie, tak jak powiedziałeś. Trzeba to złoto, patrząc z punktu widzenia i z punktu widzenia zawodniczek, kibiców, włodarzy, Chemika, wygrać, a to, że ten zespół
czekają bardzo duże zmiany po sezonie, to ja już byłem przekonany przed meczami z Fenerbahce, a jestem jeszcze bardziej przekonany po meczach z Fenerbahce, że ten zespół czekają olbrzymie zmiany. Myślę, że zmiana trenera będzie kluczowa i powinna dojść. Powinna taka zmiana dojść do skutku, no bo coś już myślę, że w tym formacie się wypala, bo nie sztuką jest, nie ukrywajmy i nie ukrywajmy tego w mimo wszystko średniej, przeciętnej lidze, w której tak naprawdę mocne są 2-3 zespoły, wygrać ją 3 razy z rzędu, mając taki budżet, takie zawodniczki, mając, nie wiem, chociażby w sztabie 8 ludzi, bo jeżeli dobrze liczyłem, 8 albo nawet 9, to nie jest psztyczek, tylko to jest fakt, i którym mówię, że są zespoły, które mają asystenta i masażystkę z wieloletnim stażem, jak chociażby BKS Lubro w Bielsko-Biała i pani Hanslik, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. No, pani Ela zresztą. Dokładnie, tak. Pani Ela Hanslik tam od lat jest i no i nikt nie neguje tego, że ona w tym klubie jest jakąś też ikoną, chociaż ona wiem, że bardzo nie lubi tego medialnego szumu. Skromna, strasznie. Skromna, natomiast no tam jest też, jest Mariusz Wiktorowicz, jest jego asystent i to jest wszystko. I nie wiem, może trzeba po prostu, nie mówię, że obciąć no w tym momencie. No i jeszcze tutaj nie możesz pominąć, bo to jest... No oczywiście, możliwe, tak. Dwóch, statystycy nie? To jakby ja, to są tacy ludzie w cieniu, że sam widzisz, że o nich czasami się gdzieś zapomni powiedzieć oczywiście, ale nie. Adam Malik też jest mrówczą i lwią robotę wykonuje, lwią część tej roboty, którą Mariusz Wiktorowicz, on też mu pomaga bardzo, Adam Malik, oczywiście. Natomiast zmierzam do tego, że czasami nie w ilości... jakby jest siła. Nie mówię, że w Chemiku nie ma jakości w sztabie, bo ci ludzie są doświadczeni i tak dalej. Z tym, że mówię, być może kluczem jest zacząć od zmiany głowy, bo to może płuco fajnie funkcjonuje, bo dziewczyny, że tak powiem, naprawia, patrząc tu na lekarzy, fizjoterapeutów, masażystów. Może na pewno Przemek Kawka czy Kuba Kierbok to są świetni statystycy, bardzo dobrzy statystycy i oni Chemikowi na pewno też robią kapitalną robotę, no ale może trzeba tą głowę zmienić, ja tutaj mówię, mamy takie prawo sobie porozmawiać, nikogo nie obrzucamy pomyjami, błotem i nieczystościami, tylko jakby wyrażamy swoje zdanie patrząc na to, co się działo, no bo my oglądaliśmy 6 setów z Fenerbahce i to ciężko tak naprawdę zrozumieć. No ciężko zrozumieć, ale też Kasia Skorupa pokazała w tych meczach swoją klasę, no i tym bardziej trochę ból, tak tutaj abstrahując do reprezentacji, że niestety nie zagra, ale widocznie ma swoje powody. Ja jeszcze tak a propos, skończmy ten wątek, bo za chwilę nas tutaj posądzą, że rzeczywiście robimy rozprawy nad rozlanym mlekiem, a nie ma co płakać, bo się dziecko z kąpielą wylało. Ja bym tylko chciał czasem usłyszeć od zawodniczek, znaczy może Atomu mniej w tej sytuacji, ale Chemika, Policja po prostu takie przyznanie się i uczciwe spojrzenie sobie w lustro. Nie zrobiłyśmy chyba wszystkiego, co powinniśmy. Przepraszamy kibiców, wiemy, że zawiedłyśmy. Postaramy się to jakoś naprawić, a nie jakieś lamenty, tłumaczenia i to jeszcze osobie tak dojrzałego i doświadczonego trenera, który zastąpił Mariusza Wiktorowicza, bo miał nazwisko. Też o tym nie zapominajmy. Jak masz nazwisko, to pokaż je, a nie pracuj na tym, co kiedyś zrobiłeś i nie odcinaj kuponów od tego. I to jest chyba puenta do całej tej sytuacji. Panią siatkarzom i panią siatkarką też polecałbym więcej samokrytyki, uczciwości wobec kibiców. Ja myślę, że bardziej to docenię, jak siatkarka powie, przepraszam, spierdzieliłam jedną, drugą piłkę, moja wina, niż takie tłumaczenie, że jestem zmęczona. Owszem, rozumiemy, że jesteście zmęczone, macie trudną pracę, ciężką pracę, ale każdy człowiek taką ma. Każda praca wiąże się z czymś obciążeniem, z każdego z nas obciążeniem, ale nikt nie narzeka codziennie pracując na przykład w kopalni, na poczcie czy gdziekolwiek indziej. To jest wasz zawód. Amen. To znaczy, to nie były żadne ogłoszenia duszpasterskie, tylko rzeczywiście, żeby nie przeciągać, bo mieliśmy o tej plus lidze, będzie mały przerywnik Liga Mistrzeń, a tu nam zeszło 15, europejskie puchary 15 minut, no ale tak miało być. Łukasz, złapmy sobie chwilkę oddechu, złapmy chwilę czasu i potem sobie omówimy to, co działo się w minionej kolejce w śródtygodniowej, tak sobie pozwolę nazwać, w plus lidze, no i później omówimy to, co będzie się działo w weekend i w plus lidze, i w Orlen lidze, także za chwilkę wracamy. Z drugą częścią 45. odcinka podcastu 7 dni siatka. Zagadaliśmy się, Łukasz, o europejskich pucharach, wykonaniu naszych pań, no to teraz o naszych panach i o plus lidze, Łukasz. Śródtygodniowa, jak mówiłem, kolejka i tam chociażby starcie
starcie Kędzierzyna, bo się zawiesiłem troszeczkę, przepraszam bardzo, Zaksy Kędzierzyn-Koźle oczywiście z Asseco Rossowią Rzeszów, no i po raz kolejny Zaksa Kędzierzyn udowadnia swoją przewagę, potwierdza to, że jest absolutnym liderem tabeli, że jest niezagrożonym liderem tabeli, bo mimo, że jeszcze kolejek pozostało bodajże 7, jeżeli dobrze liczę, do końca rundy zasadniczej Kędzierzynianie mają 8 punktów, jakich 8, czekaj, 10? Ja mówię 8? 10? 12? Co ja mówię? 12 punktów przewagi, to tak naprawdę ciężko w ogóle wyrokować, żeby ktoś się zbliżył, powiedzmy, nie wiem, na mniej niż 6-7 punktów do Zaksy na koniec sezonu zasadniczego, no bo fantastyczną robotę po raz kolejny wykonali Kędzierzynianie, wygrali 3-1 z Resowią. Łukasz w pierwszym secie porażka Zaksy, no ale to troszeczkę takie podrażnienie rywala i potem podopieczni Fefe de Giorgiego, Ferdinando de Giorgiego pokazali po raz kolejny klasę. Do 19, do 22 i do 21 zwycięstwo i po raz kolejny pokonano Asseco Rossowia Rzeszów z Zaksą Kędzierzyn. No to ja, jak ja był kibicem Kędzierzyna, to ja bym sobie tak, no może to tak nie po sportowemu, przepraszam, że to powiem, ale takie odczucie już zaczął mrozić szampana albo rezerwował czas, znaczy rezerwował miejsce, czas na finały, a kto wie, czy nie na fetę, bo naprawdę to francuski duet plus Sam Dero, plus nasi reprezentanci też, bo jak drużyna, to drużyna, Paweł Zatorski szczególnie, no robią tak kapitalną robotę, że ich meczów nie należy przegapić, bo one są zazwyczaj krótkie, efektowne i efektywne. Tam była taka akcja, gdzie oni chyba tam wymieniali się piłką przy siatce. Dzisiaj, do dzisiaj jest ta akcja pokazywana, no to pokazuje poziom luzu, poziom umiejętności. Naprawdę ja myślę, że najstarsi Zaksiacy czy kibice siatkówki nie pamiętają, żeby tak sobie zespół luźno grał, bo mówię, Rossowia w pierwszym secie okej, okay, ale potem już było znacznie gorzej. Nawet sam Bartek Kurek no, nie był w stanie dźwignąć. No, widowisko fajne ogólnie, dobry poziom mimo wszystko, ale no, zwycięstwa Zaksy tak no gładkiego, no można chyba powiedzieć gładkiego, spokojnego może, inaczej się chyba nikt nie, tak, wiesz, nie spodziewał. Dokładnie, były takie momenty, gdzie Rossowia sama się zabijała swoimi błędami, bo no nawet asatutowy Rossowi wiele razy się pomylił Bartek Kurek, to też jemu muszą się zdarzyć troszeczkę słabsze mecze. I tak Bartek, nawet nie patrząc na statystyki, idę w ciemno, że był jednym z lepszych, a nie najlepszym punktującym swojego klubu. Natomiast na Twitterze taka ciekawa się wywiązała bardzo krótka dyskusja, bo bez odpowiedzi w drugą stronę. Ja pozwolę sobie przytoczyć pani rzecznik Rossowi. A napisała po gratulacje dla szacun klub Jastrzębski Węgiel na Twitterze, oznaczyła klub z Jastrzębia. No i odpowiedział użytkownik o niku pan Kogito, odpowiedział tak, oznaczył oczywiście panią Katarzynę i Kat Zięba. Wy możecie liczyć tylko na takie zespoły jak klub Jastrzębski Węgiel, sami nie zasługujecie w tym roku na grę w finale. Ja powiem tak, mocne słowa, kibic ma prawo do takich opinii, czy Rossowia nie zasługuje, nie wiem, byłbym troszeczkę głupcem, jeżeli bym powiedział w tym momencie, że Rossowia nie zasługuje na grę w finale, bo na pewno walczą, mieli bardzo słabą pierwszą część sezonu, spowodowaną i tutaj akurat Łukasz, myślę, że możemy się na takie słowa, że ktoś był przemęczony, zgodzić. Bo Rossowia kadrowiczów miała multum, bo były turnieje typu, nie wiem, kwalifikacje, był Puchar Świata i tak dalej, jesteśmy w stanie akurat w przypadku Rossowi na takie tłumaczenia uwierzyć. Natomiast z drugiej strony doskonale wiedzieli, że Rzeszowie kogo ściągają, wiedzieli, że taki problem się może pojawić i pewnie gdzieś to kalkulowali. No, jest taka formuła plus ligi, jaka jest w tym sezonie, więc walka o to drugie miejsce, bo mówię, nie wierzę, żeby ktokolwiek był w stanie przeskoczyć Zaksę, bo właściwie nie jest w stanie. No to tak, walka pomiędzy Gdańskiem, Rzeszowem a Bełchatowem, bo co prawda 4 i 5 punktów do Gdańska, czwartego tracą odpowiednio Czarni i Jastrzębie, ale te zespoły z całym szacunkiem nie liczę do walki o drugie miejsce w tabeli, bo to raczej jest, myślę, że nie chciałbym odbierać nikomu szans, ale nierealne po prostu. Więc Bełchatów, Rzeszów, Gdańsk. Ciężko mi teraz powiedzieć, nie wiem, ktoś zasługuje, ktoś nie zasługuje. Walczą i Bełchatowianie, i Rzeszowianie, i Gdańszczanie bardzo mocno. Oni na pewno chcą, ale Łukasz, to się absolutnie może ważyć do ostatniej kolejki. Kto zajmie to drugie miejsce?
No i jak w pewnej reklamie można powiedzieć, no i fajnie, bo o to nam kibicom chodzi, tym obiektywnym, którzy tam sobie śledzą plus ligę w weekend, sobie włączą, mówią, ale fajnie grają. Z drugiej strony trochę znaczy rozumiem tłumaczenie i tak dalej Rysowi, ale chciałem się odnieść do czegoś innego, bo tak teraz narzekamy na ten system ligowy, że dużo meczów, że każdy mecz jest ważny, że my tu mamy kadrowiczów, że się powinno chuchać i dmuchać, bo za chwilę Tokio. Ale moment, panowie prezesi, jest zebranie PLPS-u przed sezonem, były dyskutowane projekty, jak to wszystko rozwiązać, żeby z korzyścią dla reprezentacji oczywiście, bo reprezentacja ma priorytet. Były różne pomysły, panowie prezesi, żeście solidarnie podnieśli rękę za tym pomysłem, który jest, a teraz jakby wypieracie się tego, co żeście sami zagłosowali, to albo głosujecie świadomie, albo nie wiem, jak trzeba podnosić rękę, to mniej więcej tak jak w Sejmie, naciśnij, a dobra, nacisnąłem, a na co naciśnąłem? Albo kogoś skurcz złapał, wiesz? No, to chyba w nodze, bo tak bym to interpretował, bo była też propozycja Lotosu, żeby zagrać sezon powiedzmy do końca, tak jak to leci teraz, wyłonić najlepszą czwórkę, najlepsza czwórka gra gdzieś tam taki wielki, znaczy turniej finałowy, coś jak na zasadzie kiedyś się grało o pierwszą, o ekstraklasę turniej, czy o wejście do pierwszej ligi, a pozostałe miejsca powiedzmy były gdzieś tam rozgrywane, pojedyncze mecze, żeby to jakoś ułożyć. No panowie podnieśli rękę za tym systemem, który jest, a teraz narzekają na to, co sami ustalili. To tak trochę jak takie przekupy na targu. No, mieć cukierka i zjeść cukierka najlepiej. No. Nie no, wiesz, kupisz powiedzmy fajnego cukierka w czekoladzie, za 23,50, a okaże się, że dzień później w tej samym punkcie, w tym samym kiosku u pani Jadzi cukierek jest przeceniony na 19,50 i żałujesz, że wydałeś o 4 zł więcej za kilogram. No niestety troszeczkę rzeczywiście tak to, jak mówisz, wygląda. No tak jak mówię, my cały czas nie traktujcie tego jako atak z naszej strony i tak dalej. To, co powiedział Łukasz, myślę, że jest dobrą puentą. Tak to wygląda, Łukasz, ale też kilka ciekawych innych spotkań było. Był Chatów wspomniany już, to znaczy Jastrzębie wspomniany, o tak, przegrało z Bełchatowem 2-3, Czarni Radom bardzo pewnie pokonali w czwartym secie na przewagi, w trzecim secie tylko na przewagi MKS Będzin, mecz 3-0 dla Czarnych oczywiście. Politechnika Warszawska 3-0 z efektorem Kielce, ale Łukasz, Kielczan martwić może bardzo mocno kontuzja Sławka Jungiewicza, tam jest chyba coś z kostką, z tego co wyczytałem na portalu oficjalnym efektora Kielce, bo by to mógł już Sławek grać, jak nie, myślę, że na pewno nie w weekend, to już w następnej kolejce, bo bez tego zawodnika będzie straszliwie ciężko efektorowi cokolwiek ugrać. Wspomina na Zaksa, już mówiliśmy, 3-1 Resowia, Gdańsk 3-0, bardzo dobre spotkanie, choć na styku mimo wszystko z Bydgoszczą, bo do 23 przegrane przez Bydgoszczan ostatnie sety, dwa ostatnie, pierwszy do 21. No i myślę, że największa niespodzianka, sensacja, Łukasz, tak chyba możemy powiedzieć, Bielsko-Biała BBTS 3-1 wygrał z Kuprum Lubin, niespodzianka, sensacja na pewno, natomiast jak najbardziej zasłużone zwycięstwo, niepodlegające właściwie dyskusji z punktu widzenia przyjezdnych. To taka niespodzianka, no bo BBTS czasami te sety urywał, jakieś punkty i tak dalej. Ogrywał czasami też lepsze zespoły od siebie. No ale zwycięstwo na wyjeździe i to za 3 punkty z Kuprum, no musi robić wrażenie. No ale tak to jest, to chyba Ola Jagiełło powiedziała w rozmowie z tobą, z naszym portalem, że jak one przyjechały do Bielska, no to one liczyły, że wynik będzie inny, a wtedy Bielsko wygrało 3-0, przypomnijmy, gratulacje dla zespołu z Bielska. Powiedziała, że każda seria ma swój koniec i tak pewnie było w przypadku Bielszczan. No to Kuprum trochę to skomplikowało sytuację, bo oni za chwilę mają mecz z Resowią, a w sobotę już. No więc będą musieli spróbować odrobić to, co stracili przez Bielszczan. Z kolei znowu bardzo ciekawie się zapowiada mecz w Gdańsku w Ergo Arenie, gdzie rozpędzona Zaksa będzie próbowała to Cinquecento Anastasiego prześcignąć, no nie powiem, że zatrzymać, inaczej to Cinquecento... To znaczy Lokomotywa, powiem ci, że to możemy tak nazwać, Lokomotywa z Kędzierzyna Koźla TGV jedzie, nie chce się zatrzymać. Niektórzy to TGV chcieli kiedyś zatrzymać, ale to nie temat na teraz. Natomiast to Cinquecento rzeczywiście, zobaczymy jakie paliwo wleje, no ale i Zaksa i Lotos grali mecze, dobrze, że dla nich, że mają ten mecz w niedzielę, dzień później niż wszystkie inne zespoły, to w takich przy takim rozrachunku, Łukasz, ten dzień może mieć dla obu zespołów bardzo, bardzo duże znaczenie. Jeszcze zapowiedzmy, że ciekawe mecze chociażby czekają nas w sobotę w Lubinie właśnie, Kuprum Lubin z Asseco Resowią Rzeszów. Do wyrównania Andrzej Kowal i jego podopieczni mają rachunki, ponieważ Kuprum w pierwszym spotkaniu obu ekip wygrało 3-2 na wyjeździe.
No ale też Bełchatów z Łuczniczką, BBT z Politechniką, Efektor z Czernymiradą, Będzin Olsztyn i Częstochowa Jastrzębski. No myślę, że mimo wszystko najciekawsze starcie właśnie w Lubinie ten sobotni, to sobotnie z tych sobotnich spotkań. No i Łukasz to niedzielne, creme de la creme w Gdańsku, w Zaksa będzie mierzyła się z Lotosem Treflem. Orlen Lidze jeszcze troszeczkę, Łukasz. Od piątku rusza nam Orlen Liga już i będzie na początek pierwsze danie, czy też jak to woli przystawka. Nie no, w sumie przystawka, bo się od przystawki zaczyna. Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Łukasz. Też może być ciekawe starcie, tym bardziej, że Dąbrowa boryka się z problemami kadrowymi dosyć mocnymi, czy tam jakieś zatrucia, chociażby Krystyny Strasz, czy nie wiem, kontuzja chociażby pleców Sani Popowicz, no te plecy niestety coraz częstszy uraz i to na pewno gdzieś może martwić. No to muszę Sania Popowicz może się skonsultować z Michałem Winiarskim, pozdrawiamy tutaj naszego kapitana, na szczęście wraca do zdrowia, to jest jedna rzecz. No ja nie lubię, jak bo w wynikach decydują kontuzje i tak dalej, ale trzeba sobie z tym radzić, to jest wpisane w sport. No Pałac z kolei przystąpi podbudowany niespodziewanym zwycięstwem nad Pirankami, które z kolei były i są rewelacją sezonu, także kolejka otwarcie jest bardzo, bardzo mocne. Potem dalej w tej następnej kolejce, to chyba 20 kolejka, będzie bardzo ciekawy mecz Atomu, chyba w niedzielę o 19. A jest z Bielskiem, które sprawiło niespodziankę. No Bielsko na takiego Janosika może wyrastać, tym bardziej, że mówię, urwało punkty Policom. Nie wiadomo, jak Sopot będzie po tej przygodzie włoskiej, czy będzie włoska czkawka, czy rzeczywiście tak, powiedzmy, sportowa złość i to się odbije na Bielszczankach. No mówię, w naszych ligach siatkarskich nigdy nie ma nudy, wyniki ciężko przewidzieć, aczkolwiek tutaj przy okazji możemy zaprosić do typera, to zaraz ty zrobisz i zaraz też zaprosimy na że tak powiem, powiemy też o plebiscycie kibiców. A co ja mogę powiedzieć, no śledźcie tam Plus Ligę i Orlen Ligę, bo mówię, za chwilę zacznie się to, co Tygrysy lubią najbardziej, play-offy i te kolejki, gdzie już się będzie decydować, kto z kim, gdzie, jak i na jakich zasadach, nie? A o to chodzi. Dobrze, no więc do typera na razie nie będę jeszcze zapraszał, ponieważ trwa podliczanie z tej środowej kolejki, ale jest bardzo zacięta rywalizacja, bo użytkownik Adaś 200 punktów przekroczył, gratulujemy serdecznie, tutaj po nikach będę sobie pozwalał mówić Pyka Andrew, tak chyba to będziemy czytali, Lilka 1-2-3 czy Góral 1-9-9-6 to są na razie najlepsi typerzy, ale tam pomiędzy drugim a nie wiem, dziesiątym miejscem jest niedużo, tylko 7 punktów to w typerze jest bardzo niewiele, więc będzie się jeszcze na pewno działa, a fajnie, że się z nami bawicie, bo tych typerów jest naprawdę bardzo dużo, więc na razie nie będziemy typowali, bo czekamy na podliczenie i potem będziemy dla was przekazywali dalsze informacje, na pewno się dowiecie, myślę, że jutro do godzin popołudniowych, w piątek do godzin popołudniowych dowiecie się o kolejnej rundzie naszego typera. Łukasz, powolutku można zmierzać do końca, plebiscyt kibiców zakończył się, jeżeli chodzi o głosowanie za styczeń, niedługo na początku marca podamy wam typy do głosowania na luty, będziemy mieli z Krystianem, z Łukaszem, naszymi stałymi ekspertami od plebiscytu bardzo duży ból głowy, Łukasz, bo nie brakuje tych zawodników, których i zawodniczek, których możecie wynominować, więc na pewno znowu będzie w typerze no i w naszym plebiscycie razem organizowanym z firmą pana Zbigniewa Szydlika bardzo, bardzo ciekawie. Znaczy, no mówię, no, jeżeli chodzi o nominację, to zawsze jest trudno wybrać, bo każdego sportowca doceniamy i to zawsze jest dylemat, czy między gwiazdą a młodą Polką, czy między młodą Polką, przyszłą kadrowiczką, a powiedzmy takimi, że tak powiem, weterankami, jeżeli chodzi o Orlen. No zawsze staramy się dobierać tak, żeby każdy kibic był zadowolony i żeby odczuwał to, że Krystian śledzi, że tak powiem, bardzo dobrze Plus Ligę, stara się być obiektywny. No ja czasem muszę powstrzymywać się od prywatnych sympatii, ale myślę, że nasze wybory póki co były słuszne. No wypada tylko jeszcze podać linka do strony, bo to jest plebiscyt wasz, bez kibiców by tego nie było, także Piotrek na zakończenie poda adres strony, a nominacje będą już tam w głowie, coś moje się ułożyło, myślę, że Krystiana też. No i tyle, no. Bądźcie z nami. No, tak. No, do usłyszenia. Tak, typer.kochamsiatkę.pl to jest odnośnik do naszego typera, ale ci, którzy się bawią, ponad 250 osób, to na 100% już wiedzą, gdzie trzeba klikać, co trzeba wpisać. Na plebiscyt znajdziecie po prawej stronie na naszego portalu siatkówka24.com. Tam jest fajny baner po prawej stronie, który dobrze widoczny, na pewno przekieruje was w odpowiednim tempie, przepraszam bardzo, do podstrony naszego plebiscytu.
Panu Zbigniewowi, jeszcze raz Szydlikowi bardzo, bardzo dziękujemy. Ola Jagiełło-Dzile wywiadu, zapraszamy. Gosia Lis także popowiadała. Ja uprzedzam, zestawów pytań mam dwa albo trzy nawet na każdy mecz, więc oczywiście... Mam nadzieję, że to zjadła w ogóle, bo jak nie jadła przez tyle dni, to może paść dziewczyna. Nie? Tak, tak, tak. A właśnie a propos, Bieszczankom życzymy jakiejś dobrej kolacji, ale myślę, że akurat po tym zwycięstwie nad Chemikiem nie było z kolacją jakąś fajną, dobrą problemu. No więc co, Łukasz, tyle. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Mieliśmy ostatnio troszkę różnych zawirowań i związanych tutaj z portalem. Oczywiście pracujemy nad cały czas nad ulepszaniem, troszkę też innych spraw osobistych. Troszeczkę dzieje się także w naszym życiu, no ale ta moja tajemnica wielka jeszcze inaczej. Niektórzy wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to się niedługo dowiedzą, bo już jest powolutku czas na to, żeby się z wami tą informacją fajną dzielić, ale jeszcze nie w tym tygodniu. No to tyle. Łukasz Klin, dziękuję. Piotr Bąk, dziękuję. I co, Łukasz, do usłyszenia. I z Bogiem. Na razie, trzymajcie się. I znowu kończymy religijnie. Amen. Do widzenia. Żegnamy was.